Nadleśnictwo Lipusz opublikowało na swoim Facebooku pierwsze zdjęcia leśnego godła Polski. Jak czytamy na stronie internetowej Nadleśnictwa to żywe godło Polski powstało w październiku 2018 roku na powierzchni prawie 100 tysięcy m2, w miejscu gdzie znajdowało się epicentrum Nawałnicy, która przeszła przez powiat kościerski w 2017 roku niszcząc gigantyczne połacie lasów. W akcji sadzenia drzew brało udział prawie 3 tysiące osób. Taki niezwykły twór zwany jest dendroglifem, oznacza gigantyczny obraz wykonany z drzew. Wizerunek orła w koronie tworzy 23 tysiące brzus, 400 drzewi, które zasadzono w miejscu korony i pazurów, natomiast tło wizerunku tworzy 67 tysięcy sosem. Wizerunek orła w koronie tworzy 23 tysiące brzus. 400 drzewi zasadzono w miejscu korony i pazurów, natomiast tło wizerunku tworzy 67 tysięcy sosen. Po czterech latach od posadzenia drzewek widać pierwsze efekty. Przebarwiające się na żółto brzozy uwidoczniły zarys dendroglifu. Z każdym rokiem, gdy korony młodych drzewek będą stykać się ze sobą coraz bardziej, widoczność orła również będzie coraz dokładniejsza. Wybór terenu, na którym dokonano nasadzenia nie był przy Upadkowy. Zachodnia granica nadleśnictwa Lipusz prawie w całości pokrywa się z granicą państwa polskiego z 1918 roku i właśnie w pobliżu historycznej granicy odbyła się akcja Sadzimy Las dla Niepodległej. Dendroglif uzyskał certyfikat rekordu Polski. Otwarta jest również procedura rekordu Guinnessa. Do pełnego certyfikatu brakuje tylko dwubarwnej dokumentacji fotograficznej. Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipusz pani Anna Kukier mówi, że w kolejnych latach, kiedy korony posadzonych drzew bardziej się rozrosną, wzór godła będzie też bardziej wyraźny. Wtedy to Nadleśnictwo Lipusz planuje dokończyć procedurę uzyskania rekordu Guinnessa.